Ładnie odpali. Do boksu zjeżdżę. Jak trening udany, widzę. Łapy mnie bolą. Tak? Zmarkałem się całe w kawku. O, silnik dostał po dupie. No, teraz musi schodzić. Nie, serio, mega. Ale będzie zaraz. Będzie zaraz stunt. A już się rozkręca, nie? No. Więc dobry. Teraz będzie kawa. Piraci z Karaibów.
Jo. Ogólnie poza tutaj żółwikiem i tak dalej, to nie ubierasz jakichś tam... Ubieram, tylko zapomniałem wziąć. Aha. Mam ochraniacze na łokie, na nogi, na dupę, ale kurwa w domu zostały. Mówię, to już mi się nie chce jechać. No. Ale Michał już pewnie jeździ to tam. Wiesz co mi się, Damian, stało ostatnio, no. Kurwa? Muszę teraz, jak przyjadę do domu, nie? No. To sobie ściągnę całą chodnicę, bo mi cieknie z chodnicy. Widzisz? Tutaj mi nakapało. No widzę. No, jest gdzieś mała dziurka i muszę ją kurwa załatać. No. O, jedzie Rafał. Ale mu fajnie włosy rozwiało, nie? Wiatr we włosach. O, teraz ładnie na parking. Na chodniczku. Na chodniczku. Elegancko. Fajnie włosy ci się ułożyły. Do fryzjera nie musisz iść. Od fryzjera przyjechałeś. Nie, ale pasuje ci ten motor, naprawdę. Pasuje. Do włosów. No. No, do włosów. Bardziej ci się no. Oprze to, prawda? No tak, ja teraz sobie tak stanęłam, żeby wiesz, tak czuć ją lepiej, no. Ale... No, powiem ci tego, czuję, żeby ten motor był kurwa nie, właśnie, ciężki? Nie, właśnie nie, bo no na właśnie. Przykład mówię, jak siadałam na Rafała V-Maxa. No, ja tylko, że to jest bydle, go, nie? Ja ten sam motor to bydle, nie? Postawić no. Z tej nóżki mi było no. Ciężko i wiesz, nawet nie próbowałam. Ale mówię, no takie coś to bez problemu. Nawet jakby ci się motor przewrócił. No. Tu sobie możesz sprawdzić, czy go podniesiesz, czy nie. Ja ci go mogę położyć na klatkę. No ja wiem, że jakaś jest technika taka, że musisz plecami się oprzeć o bak, jakoś złapać tak tutaj z jednej no, strony. No, zależy jak za ten, nie? I pchać plecami, jakoś no. Tak złapać. Chyba, że masz siłę, to normalnie go podnosisz, no. Co, nie? No, ale on, ja ci powiem szczerze, jak on jest taki na położeniu, jak jest ta klatka, jak on tak upadnie, on wcale nie jest taki ciężki. A ty bez problemu podnosisz. Ten. On przedtem podniósł go. Ja już kurde wiesz, przyzwyczaiłem się do tego, no, nie? No. No ja nie wiem, ja nie miałam nigdy okazji podnosić motocykla, więc nie wiem. Może mnie zaraz okazja. No nie wiem, jak ten. Czy jakbym nie dała rady, to ty byś podnosił. No bo dawaj go, położymy i zobaczymy. Tylko musisz mi pokazać, jak ja mam podnosić. W sensie najlepsze. Walnął go na ziemię. Dobra, ja sobie go podnoszę tak, o, nie? Za kierownicę? Za kierownicę i za bak, nie? No dobra. No, ale jak nie będzie tego, nie siłuj się, żebyś to coś tam nie nanderwała, ani nic po prostu. Uwaga. Patrz, podnieś się, Kornelia. Bez problemu. Bez żadnego problemu. Masz mikroszpady, co nie? To jest klatka, słuchaj.